Zadanie piąte z egzaminu gimnazjalnego 2012. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15. Prawda czy fałsz? Przypomnijmy, jaka jest cecha podzielności przez 15. Otóż, aby liczba była podzielna przez 15, musi się ta liczba dzielić przez 5 i przez 3. Zatem, aby nasza liczba była podzielna przez 15, musi spełniać dwie cechy podzielności. Cechę podzielności na 5 i przez 3. Więc przypomnijmy, jaka jest cecha podzielności przez 5. Otóż, ostatnia cyfra liczby to 0 lub 5. Myślę, że to jest dla Ciebie jasne, jeśli na końcu leży 0 albo 5, to nasza liczba dzieli się przez 5. W naszym przypadku mamy piątkę, więc widać, że na pewno ta liczba dzieli się przez 5. Teraz, jaka jest cecha podzielności przez 3? Otóż suma naszych cyferek musi być podzielna przez 3. Jeszcze raz zapiszmy. Suma cyfr liczby dzieli się przez 3, więc dodajmy nasze cyferki. 1 dodać 7 dodać 2 dodać 5. Suma cyferek to 15, a 15 dzieli się na 3? Dzieli się, ponieważ wynik jest równy 5. Nasza liczba jest podzielna przez 3. Udzielmy końcowej odpowiedzi. Nasza liczba dzieli się przez 5 i 3, zatem dzieli się też przez 15. Więc zaznaczam odpowiedź P, czyli jest to zdanie prawdziwe. Teraz sprawdzimy poprawność drugiego zdania. Liczba 1725 jest wielokrotnością liczby 125. Aby udzielić odpowiedzi, czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, należy sprawdzić, czy ta liczba 1725 dzieli się przez 125. Więc wykonujemy dzielenie. 1725 podzielić przez 125. Ile razy w 172 mieści się liczba 125? Jeden raz. 1 razy 125 to 125. Wykonujemy odejmowanie od 12. 5 to 7. Tutaj pożyczyliśmy jedynkę, czyli mamy 6 minus 2 to 4. Spisujemy piątkę. W 475 mieści się ile liczb 125? Mieści się 3 razy. 3 razy 5 to 15, 1 dalej. 3 razy 2 to 6, 1 dalej to 7. 3 razy 1 to 3. Wykonujemy odejmowanie. Tutaj 5 minus 5 to 0, 7 minus 7 0, 4 minus 3 1. Spisujemy 0, ponieważ cyferki już nam się tutaj skończyły. W 1000 ile mieści się liczb 125? 8 razy. 8 takich liczb. 8 razy 5 to 40, 4 dalej. 8 razy 2 16 i 4 dalej to 20. Czyli mamy 2 dalej, 8 razy 1 to 8 plus 2 dalej to 10. Więc jak widzisz, wydzieliły nam się liczby, więc zauważ. Po podzieleniu naszej liczby 1725 przez 125 nie uzyskaliśmy liczby całkowitej, więc to zdanie jest fałszywe.